Ten program oglądasz dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem. Jest niedziela i minęła 21. Jak minęła 21, jest niedziela, to czas na wasze wyczekiwane, ukochane, ulubione show internetowe. Startujemy. Oj, Krzysiek, Krzysiek, już czytam. Znów po 21 jest SNL się spóźnia. Czasami na dobry program warto minutkę poczekać. Tym bardziej, że dzisiaj są ależ gościnie. Dominika. Przecież mówiłyśmy ci, że jesteśmy gośćmi. Dominika Długosz. Gościem jest też. Dobry wieczór. Mój gość Dominika Długosz i mój drugi gość Renata Grochal. Znakomite dziennikarki, reporterki polityczne tygodnika Newsweek. I zaprosiłem was ze względu na to, że nie żebyście się zgadzały, tylko dlatego, że się nie zgadzacie, oceniając działania opozycji ostatnio i rozmowa, czy też wasza polemika, która jest w najnowszym Newsweeku, to jest taki punkt wyjścia, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, co się dzieje w opozycji, na opozycji, między politykami opozycji, bo dzieje się dużo i chyba z perspektywy wyborczej nie najlepiej. Może tak, na początku. Zaczęło się od głosowania w sprawie Sądu Najwyższego i tutaj macie zdecydowanie różne opinie. Dominika uważa, że stało się... Dobrze. Znaczy, opozycja zrobiła to, co zrobić powinna, myśląc długoterminowo. A Renata, że źle. Więc może zacznijmy od tego. Renato, dlaczego według ciebie opozycja zrobiła źle, wstrzymując się od głosu, czym pomogła PiS-owi w przyjęciu tej ustawy o Sądzie Najwyższym? Poniekąd odpowiedziałeś sobie na pytanie sam. Dlatego, że opozycja nie jest od tego, żeby pomagać rządowi, szczególnie kiedy jej narracja przez ostatnie 7 lat była taka, że trzeba bronić w Polsce praworządności, że PiS tę praworządność niszczy. I w momencie, kiedy PiS przedstawia ustawę, która jest według wielu konstytucjonalistów niezgodna z konstytucją, to opozycja... I opozycja może tak naprawdę pokazać, w jakim kryzysie jest dzisiaj obóz rządzący. Że tracą większość w Sejmie, że Ziobro ciągle nie popiera projektów, bryka, że tak naprawdę już ta koalicja istnieje tylko w wyobraźni i na papierze i stołkach, które zajmują działacze. Ale PiS traci większość w Sejmie. Opozycja zamiast to pokazać i odrzucić ten projekt niekonstytucyjny, pomaga PiS-owi. Po prostu dzieli się i pokazuje, że kryzys tak naprawdę nie jest w PiS-ie, tylko jest w opozycji. Moje kolejne zastrzeżenie... Że tam doszło jeszcze do tego, że tuż przed głosowaniem ludzie Szymona Hołowni dokonali wolty i zagłosowali przeciwko tej ustawie, pokazując, że właśnie ona jest niekonstytucyjna, niezgodna z prawem. Tak, natomiast moim zdaniem tutaj nie pryncypialność była powodem takiego głosowania, tylko czysta kalkulacja polityczna. Hołownia po prostu nie chce wspólnej listy, chce kandydować sama, raczej jego działacze po prostu chcą wejść do Sejmu w dużej grupie. Na listach musieliby się podzielić z innymi partiami, gdyby była wspólna lista. I oni skalkulowali, że warto, żeby w takim głośnym głosowaniu się odróżnili od Platformy, bo być może mogą ugrać kilka punktów. Ale wracając do tej opozycji, którą ja krytykuję za pomaganie PiS-owi, to nie ma z tego ani pożytku żadnego wyborczego, bo historia Lewicy, która w 2021 roku pomogła PiS-owi podczas głosowania nad pierwszą ustawą wprowadzającą w ogóle KPO, czyli nad Funduszem Odbudowy, Lewica wtedy zanurkowała. Przez kilka miesięcy musiała odrabiać, dokładnie, musiała odrabiać straty sondażowe. I ja uważam, że Platforma większych zysków z tego nie będzie miała. To ich tłumaczenie, że oni to musieli zrobić, bo będą atakowani przez PiS, że to przez nich nie ma
pieniędzy z KPO, że TVP będzie ich atakowała. No otóż ja oglądałam przez kilka dni TVP i TVP w żaden sposób nie podziękowało, ani nie pochwaliło, nawet nie było jednego pozytywnego głosu na temat opozycji. Ale nawet premier Morawiecki podziękował Zbigniewowi Ziobrze. Ale to nie ma znaczenia. Ale chciałam jeszcze jedno powiedzieć, bo oni mówią tak, my musimy poszerzać elektorat i dlatego właśnie głosowali, wstrzymaliśmy się od głosu. Ja stawiam tezę, że oni więcej takich twardych wyborców do siebie zniechęcą w ogóle do pójścia na wybory, niż poszerzą elektorat. Bo to nie, tak naprawdę tych wyborców niezdecydowanych nie przyciąga się popieraniem PiS-u, tylko ciekawymi propozycjami dla młodych ludzi, tym jak ma wyglądać Polska po PiS-ie, jakimiś porywającymi projektami. Tych projektów nie ma. I teraz Dominika. Nie, to wszystko jest... I teraz Dominika. Tego wszystkiego, o czym mówisz, przestraszyła się również opozycja i w środę zrobili sondaż. Oczywiście sondaż, żeby wiedzieć, bo się totalnie przestraszyli, że może Hołownia ma rację. Zapytali wyborców, co ci wyborcy sądzą. Pytanie jest dość dobrze moim zdaniem sformułowane, bo wyjaśniona jest sytuacja, czyli pytanie brzmi, obóz rządzący był podzielony, głosowanie przeciw ustawie o Sądzie Najwyższym zapowiadała Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, co mogło oznaczać, że PiS nie uda się uchwalić ustawy. Jak pani zdaniem powinna była w takiej sytuacji zachować się opozycja? I teraz tak, zagłosować za ustawą 39%. Wstrzymać się od głosu 23%, zagłosować przeciw ustawie 9%. Tak odpowiedzieli wyborcy opozycji na pytanie, które postawiły im partie opozycyjne. I drugie pytanie, czy pani zdaniem, pomagając PiS uchwalić ustawę, która może odblokować środki z KPO, a opozycja popełniła błąd, bo to zwiększa szansę na trzecią kadencję PiS, tak odpowiada 19%. Badanych, opozycja postąpiła właściwie, bo to zwiększa szansę na pozyskanie pieniędzy z Unii 60%. W tym elektorat polski, elektorat Hołowni 56% jest za odpowiedzią, że postąpiła właściwie opozycja, wstrzymując się od głosu. 21% nie ma zdania w tej sprawie. Opozycja też miała te same obawy, że elektorat uważa, że powinien być przeciw. I zrobili to badanie, ten sondaż po prostu po to, żeby zobaczyć, jak mają się zachować dalej, co mają zrobić. Nie, ale wiesz, to samo to, że oni po głosowaniu takim zlecają sondaż, żeby od razu sprawdzić. Ja uważam, że w ogóle wszyscy socjolodzy mówią, że żeby coś się utrwaliło, to musi być minąć. Renata, ale byli totalnie zaskoczeni tym, co zrobił Hołownia, dlatego że naprawdę nie przewidzieli tej wolty Hołowni. Oni mówią w tej chwili, i ja się tutaj z nimi zgadzam, to nie było głosowanie nad praworządnością. Czy naprawdę ktoś wierzy, że z PiS-em można naprawić praworządność? Że to było głosowanie nad tym, jak będzie wyglądał Sąd Najwyższy? Nie. To było głosowanie nad kasą i nad wzajemnym zaufaniem. Nad kasą wiemy, co wiemy. Wiemy, że PiS w tej chwili ma na głowie problem, bo tak mógłby powiedzieć, chcieliśmy załatwić kasę, byliśmy blisko, Komisja Europejska się z nami umówiła, opozycja nam to wszystko uniemożliwiła, a w tej chwili, to załatwiajcie. Ale wiesz co by Jarosław Kaczyński powiedział, gdyby Jarosław Kaczyński rządził i był na miejscu Tuska, to powiedziałby to, co mówił przez wiele lat, kiedy był w opozycji i Tusk też potrzebował czasami głosów PiSu. Jarosław Kaczyński mówił, nie potraficie rządzić, nie radzicie sobie, oddajcie władzę, my potrafimy rządzić, my wszystko załatwimy. Ale teraz do końca kadencji jest jedno pytanie, to znaczy wierzysz, że te pieniądze trafią do Polski w tym roku? Nie, ja uważam, że nie. Tusk też nie. I pytanie, jakie będzie zadawał co 3 dni, brzmi, gdzie jest kasa, show me the money, po prostu. Dlatego, że i Morawiecki, i Welsenk, który był odpowiedzialny za te negocjacje, mówił cały czas, umówiłem się na tę ustawę. Ta ustawa, jeśli ją przyjmiecie bez poprawek i tak dalej, przyniesie nam kasę. Nie przyniesie. Tusk to wie, Czarzasty to wie, Kosiniak to wie, tylko Hołownia tego nie wiedział. Wiesz, mnie to nie przekonuje, dlatego że przez cały czas mam takie poczucie, że opozycja nie jest od tego, żeby pomagać rządowi uchwalać ustawy niekonstytucyjne. Pomogli im, dlatego że głos wstrzymujący się był de facto głosem za ustawą, bo przecież oni nie mieli większości. Prawo i Sprawiedliwość, gdyby opozycja się nie zachowała tak, jak się zachowała, to ta ustawa by po prostu powędrowała do kosza, bo się wstrzymało jeszcze 8 polityków PiS-u. Do tego Solidarna Polska była przeciwko i oni nie mieli większości. I oni powinni pokazać,
nie uchwaliliście tej ustawy, dlatego że jesteście indolentami, nie radzicie sobie z rządzeniem, nie radzicie sobie z rozmowami z Unią Europejską, a my nie będziemy popierać projektu, który ale jest niezgodny z konstytucją. Sytuację... A oni sami sobie przeczą wartościom, które wyznawali przez 7 lat. Ja ale dzisiaj jako raz, wyborca opozycji mogę, spisa. Ale nie, no przepraszam, Wieczkę. Ale to była ustawa niezgodna z konstytucją. I jeśli to jest ważne, jeśli opozycja ma w ogóle jakieś wartości, to powinna powiedzieć, no przepraszam, ale praworządnością się nie kupczy. No, to, co nie, ja nie, usłyszałam... nie rozmawiamy chyba o wartościach w polityce. No. Nie, ale nie. Wiesz, ale oni jednak nas przekonują, że praworządność jest dla nich ale przekonują wartością. Ale przekonują nas również, że trzeba zrobić absolutnie wszystko, żeby ta kasa dotarła do Polski. To że niech PiS jeśli... robi. No tak, jeśli rządzi, no to niech robi. No to, to niech po co robi. Mu pomagać? Właśnie dokładnie w tej chwili jesteśmy w tej sytuacji. Niech PiS robi. W tej chwili nic się nie zmieniło w sytuacji PiSu. Nadal mamy konflikt z Ziobro. Nadal nie wiadomo, co zrobi prezydent, dlatego że prezydent jest no, w trudnej sytuacji z tych samych powodów, o których mówisz. Prezydent tyle razy powiedział, że jest strażnikiem konstytucji. Do tego nowego ministra to tam nie wiadomo, co tam się... Nie, nie, to Marcina Przydacza. Tak, to właśnie zrozumiałem, że on tak powiedział, że jak ustawa po poprawkach zostanie odprawiona w Sejmie, to prezydent wtedy się do niej ustosunkuje. Czyli jak rozumiem, zakładają w Pałacu Prezydenckim, że po prostu bez względu na to, co Senat poprawi, to i tak, tak to będzie poprawi. Odprawiona. Tak, no tak. I trafi Juda to w tym, podpisze. I podpisze i wyśle do Trybunału. To znaczy moim zdaniem to się tak odbędzie, że będzie podpis i wysłanie do Trybunału, żeby udawać, że coś tutaj ma się opozycja wydarzyć. Moim zdaniem wie, że popełniła błąd. Nie. Dlatego Senat występuje teraz do Komisji Weneckiej. Krzysztof Kwiatkowski żeby... tylko, nie cały. Tak, ale nie, ale Senat to popiera. Platforma Obywatelska też jest za tym, żeby w jakiś sposób się ratować i żeby dać argument Komisji Europejskiej, żeby te pieniądze jednak mogła zatrzymać. Bo ja uważam, że ten projekt PiSu był kompletnie, od początku ta cała koncepcja z tym sądem, Naczelnym Sądem Administracyjnym, który miałby rozpatrywać sprawy dyscyplinarne sędziów sądów powszechnych, że to był w ogóle od początku poroniony pomysł. Bo dlaczego oni wybrali ten sąd? Mateusz Morawiecki tłumaczy to w ten sposób, że oni chcieli po prostu wyciągnąć sprawę z tego Sądu Najwyższego, co do którego są już tam wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że on jest niewłaściwy, nie jest sądem, i przenieść do sądu, który jest czysty. Ale zaraz ci sędziowie będą zaskarżać tamtych neosędziów i będzie wszystko nie dobrze do pierwszego wyroku TSUE. Że to w ogóle nie spełnia kamienia milowego. W kamieniu milowym jest wyraźnie napisane, inna izba Sądu Najwyższego. No tak, znaczy, Naczelny Sąd no dobrze, Administracyjny ale z jakichś powodów nie jest. Jednak, słuchajcie, ale z jakichś jednak powodów i Morawiecki, i jego ministrowie twierdzą, że w tym kształcie ta ustawa została zaakceptowana przez Komisję ale Europejską. No dobrze, no co więcej, słyszę też od wpływowych polityków Platformy, że oni też są przekonani, że w tej wersji Komisja Europejska powie tak, okej, bo oni przestaną się już zajmować tym, czy to jest konstytucyjne, czy niekonstytucyjne. Ale wiesz do kiedy? Do pierwszego wyroku TSUE. Jak któryś z sędziów, którzy będą tam mieli sprawy przed NSA, zaskarży to do TSUE i na przykład tam neosędzia nagle będzie rozpatrywał tę sprawę i TSUE uzna, że ten neosędzia to nie jest właściwie powołany sędzia i że to nie jest sąd w myśl prawa europejskiego, to wtedy będzie zakwestionowany ten sąd również. Bo tam również są neosędziowie, no niestety. I tutaj no, my, dopóki nie zlikwidujemy tego grzechu pierworodnego, czyli nie zlikwidujemy tej upolitycznionej Krajowej Rady Sądownictwa... No dobrze, ale chyba nie sądzisz, żeby to że PiS to zrobi. Oczywiście, że nie, tylko ja przez cały czas mówię, że opozycja nie jest od tego, żeby pomagać rządowi. PiS narobiło bałaganu nie pomaga, wręcz przeciwnie, pokazuje w jak wielkim no kryzysie no nie właśnie, jest bo tutaj rząd. Nie pokazuje w ogóle. Kryzys dzisiaj jest w opozycji i wszyscy ale rozmawiają Renata, o tym, że się Platforma pokłóciła z PiS, z Hołownią. Gdyby oni wywalili tę ustawę wtedy do śmieci, to już byśmy w ogóle o tym nie gadali. Znaczy w ogóle byśmy już o tym nie gadali, dlatego że PiS by wyszedł i powiedział, no dobra, no to już nie ma, opozycja nam tak zrobiła, my teraz już nie wiemy jak. To musimy teraz mieć czas, żeby porozmawiać znowu z Komisją Europejską, napisać ale jakiś ja się zgadzam projekt. Z tobą, że my byśmy tak o tym dalej. W ogóle nie gadali, natomiast Platforma nas przekonuje, że do końca kampanii byłby temat, że to przez Platformę nie ma oczywiście, pieniędzy dla tak. Polaków. A ja uważam, że i tak Platforma jest odsądzana od czci i wiary przez TVP, przez PiS-owców, co było widać w pierwszym wystąpieniu Morawieckiego. Nie podziękował Tuskowi, tylko podziękował Zbigniewowi Ziobrze. Ale no sądzimy, za jedność Tuskowi i trwanie nie, obozu. Tak, ale to pytanie jest takie, po co ja to zrobić?
wszystkim on podziękował przede wszystkim za konstruktywne uwagi. Dyskusję, ale to już ten Szynkowski-Welsenk na komisji też dziękował. To była taka linia, którą oni mieli ustaloną po prostu, co mówią do tej Solidarnej Polski. No ale wiesz, jest kwestia, polityka to nie jest kwestia tego, czy Morawiecki podziękuje Tuskowi, czy nie, tylko kwestia tego, że Tusk może co trzy dni pytać, nie dowieźliście kasy, gdzie ona jest. Obiecaliście to Polakom. Nie, dlatego że teraz, zaraz, my, może powiedzieć Tusk, zrobili wszystko, żebyście wy mieli otwartą drogę do tej kasy, którą żeście zapowiedzieli, że będzie na 100%, jak przyjmiecie tę ustawę. Przyjęliście tę ustawę, no to gdzie są pieniądze? Wiesz, ja mam taki problem z opozycją w Polsce, że ona jest reaktywna i że ona po prostu dostosowuje się do tego, co PiS, do tej narracji, którą PiS wrzuca. Jakoś w innych krajach opozycja nie odpowiada za bieg wydarzeń, tylko odpowiada rząd. A u nas jakoś tak się przyjęło, że winny jest Tusk wszystkiemu. Jest wina Tuska, bo nie ma pieniędzy z Unii Europejskiej, jest wina Tuska, bo nie ma węgla, jest wina Tuska, bo tutaj mogłabym, nie wiem, 10 kolejnych przykładów podawać. I dziennikarze niestety też idą w tę narrację i politycy, co gorsza, opozycji, zamiast narzucać własne widzenie świata, to oni ciągle się tłumaczą z tego, co PiS im zarzuca. I niestety to jest problem opozycji. Oni dlatego nie wygrywają wyborów, że nie potrafią narzucić własnej narracji. Po prostu. Tak samo w sprawie KPO było właśnie. Przez cały czas była defensywna postawa. Co zrobić, żeby się obronić przed tym, co będzie PiS robiło? A wyjdźcie z własnym pomysłem. No to wyszli. No nie wyszli, no to wyszli. Poparli, mają swoją koncepcję na dalszą strategię. Projekt, znaczy de facto poparli projekt PiSu, niekonstytucyjny. No słuchajcie, bo tutaj widzę, że jest bardzo gorąca dyskusja wokół waszej dyskusji, dlatego właśnie was zaprosiłem, bo na to liczyłem. Że się pokłócimy. Że się będziecie spierać, nie że się pokłócicie, tylko że będziecie się spierać. Ja trochę odsłonię takie kulisy redakcyjne. W poniedziałek ostatni właśnie, kiedy było nasze kolegium redakcyjne, doszło też do takiej mocnej wymiany zdań i stąd w ogóle się zrodził pomysł tej polemiki, którą możecie, przypomnę, przeczytać w najnowszym wydaniu Newsweeka. O, tutaj czytam, Sekielski symetrysta. Ja się prawie nie odzywałem. Małgorzata, kobieto, no ale... Zaprosić blondynkę, brunetkę, no to wiesz, symetrycznie. Bo jesteś po środku po prostu. Dobrze. Nie współpracować z wrogiem, PiS to wróg, na przykład taki komentarz. Czyli tutaj raczej bliżej... Renata, tak. Ale ja przypomnę, że Jarosław Kaczyński nie chodził na Radę Bezpieczeństwa Narodowego do prezydenta. Mówił, że Komorowski został wybrany przez nieporozumienie. Nie rozmawiał w ogóle z Tuskiem. Na każdą propozycję współpracy Jarosław Kaczyński miał jedną śpiewkę. Nie potraficie rządzić, oddajcie władzę. Ale my potrafimy. Renata, no właśnie każesz im się odnosić do Jarosława Kaczyńskiego. Nie, znaczy każesz im robić dokładnie to samo, co robi Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński jest dał droga. Bardzo dobrą lekcję opozycyjności w Polsce. Pani Długosz nie da nigdy nic powiedzieć złego o Tusku i Platformę, napisał Michał. No, takie komentarze no, też no, dobrze, to nic nie dam złego powiedzieć. Ciekawie jest, jak taka różnica w poglądach na jedną sytuację. Bo moim zdaniem wnioski i to, jakie się z tej sytuacji wyciągnie, mogą mieć olbrzymie znaczenie, jeśli chodzi o i kampanię, i o wszystko, co się będzie działo. No bo tak, mamy sekwencję zdarzeń, oto taką. Hołownia się wyłamuje, bo ma ten Kongres Krajowy Partii, miał wczoraj swój pierwszy Krajowy Kongres Partii. No chciał ewidentnie podbić ten kongres też. Chciał. W piątek Donald Tusk mówi, no powiedz wreszcie, tak, nie, zdecyduj się. Na co Hołownia tak trochę protekcjonalnie, kochany Donaldzie, tak tam było na tak, początku. Tak. Nie wiem dlaczego w ogóle to wzbudziło śmiech tam na sali. Myślałem, że oni się lubią chociaż trochę. Natomiast no ewidentnie się odcinał i cały ten kongres był takim pokazaniem, że okej, PiS nam się nie podoba, ale my nie chcemy tego, co już było w postaci Platformy Obywatelskiej. Więc może tak, na początek, te 10 punktów Hołowni, moim zdaniem mocno rozczarowujące, bo nie ma nic dużego, ambitnego poza elektrownią w każdym domu. Co prawda nie było wyjaśnione, czy to będzie atomowa elektrownia wiatrowa, czy słoneczna, czy jaka, ale że w każdym domu ma być elektrownia. Fajny pomysł. Reszta, no, taka sobie. Jak wy w ogóle odbieracie ten kongres Hołowni i to, co tam padło, i 10 tych zobowiązań, jak rozumiem,
które oni mają wypełnić, jak tylko będą w rządzie. No bo moim zdaniem ta lista tych 10, tam już nikt nic nie pamięta. Znaczy, tam, aha, jeszcze, że nie będzie domów dziecka, tak? Język angielski po podstawówce będzie perfekt. I nie będzie kolejek do lekarzy, bo jak w 3 miesiące nie dostaniemy się do specjalisty, to będziemy mogli pójść prywatnie i państwo za to zapłaci. Tylko u prywatnych lekarzy też są kolejki. Nie, ale wiecie co, nie rozbierajmy tych, tylko jak wy oceniacie w ogóle, czy to są nośne hasła? Bo moim zdaniem mało nośne. Ja na przykład się spodziewałem, że Hołownia jasno powie, że wśród naszych 10 zobowiązań jest wejście do strefy euro na przykład. To by było coś mocnego i mocnego politycznie, ale nie starczyło mu odwagi. A jaka jest wasze zdanie? Znaczy, całkiem niezłe miał wystąpienia. Jak generalnie rzecz biorąc, to było jakoś tam polityczne i też rozumiem, dlaczego musiał zagłosować przeciwko tej ustawie, bo to wystąpienie byłoby zdecydowanie mniej ostre, mniej nośne, gdyby zagłosował razem z Tuskiem i opozycją. Te wtręty do Tuska o kabarecie starszych panów, który mu śpiewa szuja nakłamał i nabujał, to tak, no nie wiem, no do Kosiniaka-Kamysza mówić per starsi panowie, ryzykowne. Trochę mnie to bawi, że gość, którego cała ta sejmowo-senacka drużyna składa się z ludzi, którzy przyszli z innych partii, to zupełnie odmiennych, mówi o niezłomności, wartościach i tym, że jest po to, żeby już przestały te obrażone primadonny, bo coś tam takiego też było, występować z tym samym repertuarem. No, to znaczy, no, ci ludzie przyszli, zostali wybrani z zupełnie innych list. Z Platformy Obywatelskiej. Z Platformy, z Lewicy. Przyszli do niego, bo rozczarowali się osobiście. Tam nie ma ani jednej osoby, która by miała dobry układ w partii. Tak? Znaczy, Hanna Gill-Piątek została obrażona przez partię, bo jej zabrano kierowanie kampanią Biedronia w 2020 roku i postawiono na czele tego sztabu Tomasza Trelę, mimo że miała to obiecane. Się sfrustrowała, poszła do Hołowni przy pierwszej możliwej okazji. Joanna Mucha miała obiecane kierowanie Instytutem Obywatelskim, czyli think tankiem Platformy Obywatelskiej. Nie dostała tego od Borysa Budki, poszła do Szymona Hołowni. Heni Kloska chciała bardzo być odpowiedzialna za gospodarkę w Koalicji Obywatelskiej, nie dali jej tego, tylko dali Izabeli Leszczynie i tak dalej. No, to znaczy, to są wszystko ludzie, którzy weszli z jakimiś wartościami na ustach, potem się poobrażali na swoje partie i poszli do Hołowni, więc nie szafowałabym tymi wartościami tak, tak za bardzo na jego miejscu. Z tych 10 punktów nikt nic nie pamięta. Wiesz, ile razy ja słyszałam od nowych partii, które się pojawiają na scenie politycznej, dokładnie takie samo. Znaczy, pacjent jest najważniejszy, pieniądze będą szły za pacjentem, nie będzie kolejek. Rodzinne domy dziecka. Rodzinne domy dziecka. Znaczy, no przestańmy sobie, no silna Polska w Europie, czy tam i tak dalej. Znaczy, to jest wszystko to samo, w tym nie ma absolutnie niczego nowego, niczego zaskakującego, niczego świeżego. A na samym ironicznym odgryzaniu się przeciwnikom, no to naprawdę się polityki nie robi po prostu. Dla mnie to przemówienie było o tyle zaskakujące, że ja się dowiedziałam, że Szymon Hołownia nie walczy o Polskę z PiS-em, tylko walczy z Donaldem Tuskiem. To całe przemówienie, to taki złośliwy ton wobec Tuska, to właśnie takie protekcjonalne traktowanie, kochany Donaldzie, no to pokazywało, że jego przeciwnikiem politycznym jest Donald Tusk, nie Jarosław Kaczyński. I to z punktu widzenia strategii opozycji, już nie tej doraźnej taktyki, o której rozmawialiśmy tutaj przed chwilą, tylko strategii, czyli tego, że oni mówią, że będą rządzić po wyborach i że oni chcą wygrać te wybory z PiS-em jako opozycja, że to stawia pod znakiem zapytania tę całą strategię. Dlatego, że ja po tym jego przemówieniu uważam, że on tak naprawdę nie walczy o to, żeby rządzić po wyborach, tylko on walczy o to, żeby wprowadzić jak najwięcej posłów do parlamentu i przygotowuje się na następne okrążenie dopiero. Na wybory, które będą nie za 9 miesięcy, tylko za 9 miesięcy plus 4 lata. Albo myśli o sobie jako prezydencie. Tak, ale jego założenie dzisiaj jest takie, że poczekam, aż ci starsi panowie Tusk i Kaczyński zejdą ze sceny i wtedy to będzie czas dla mojej partii, wtedy moja partia będzie, być może zastąpi Platformę Obywatelską. Ja to tak odczytałam. Hołownia niestety tym przemówieniem pokazał, że on nie jest poważnym liderem. No właśnie ten ton taki
takie pośmiechiwanie się jednak z Tuska, który ma dużo większe doświadczenie polityczne niż on. Jarosław Kaczyński, można wiele o nim mówić, krytykować politykę Kaczyńskiego, no ale to jest pełnokrwisty lider polityczny. I Hołownia, który nie ma żadnego sukcesu politycznego na razie na swoim sumieniu, bo on nie wygrał, czy na swoim koncie, bo on nie wygrał żadnych wyborów w Polsce. Ale by wygrał, gdyby Trzaskowskiego nie wystawili, to by wygrał z Dudą w drugiej turze. Wiesz co, a gdybym ja nie miała takiej spódnicy za długiej, to bym była baletnicą, tak? Ale rąbek w spódnicy mi przeszkadza, wobec tego nie jestem baletnicą, ani śpiewaczką operową. Więc no właśnie to jest mój problem z Hołownią. No dobrze, a teraz spójrzmy. Pełna zgoda z Dominiką, że te postulaty, no to po prostu jest śmiech na sali. Ale poczekaj, musimy wrócić do tego Sądu Najwyższego, bo to, o czym Renata mówi w tej chwili, ta sytuacja z Sądem Najwyższym wpływa na to, co dalej z tą, znaczy jedna lista to już dawno, ona przestała istnieć w głowie liderów. Tak mi się wydaje. Ale w tej chwili sytuacja jest taka, oni wszyscy mówią, panie redaktor, znaczy z chłopem się nie da umówić na jedno głosowanie, to jak ja mam się z nim umawiać na rządzenie? Tak? Jak ja mam się z nim umawiać na ustawy? Jak ja mam się z nim umawiać na to, co razem zrobimy, jak nie można się z nim umówić na jedno, nie nawet takie turbo najważniejsze głosowanie? No i ja ich rozumiem, że oni tak mówią. I w tej chwili zaczyna w ich głowach się tworzyć plan, który dla Hołowni, jakby to dobrze rozegrał, to mógłby być korzystny, ale moim zdaniem nie będzie potrafił tego rozegrać. Że jednak Władysław Kosiniak-Kamysz i PSL pójdą z Platformą i samorządowcami, Lewica pójdzie dużym blokiem lewicowym, w który wejdą wszystkie środowiska lewicowe, czyli i PPS, i Unia Pracy, i Krajowa Partia Emerytów i Rencistów, i tak dalej. Znaczy wszystkie, plus przedstawiciele, tak oczywiście, i cały szeroki front lewicy, tutaj Platforma, PSL i samorządowcy, a Hołownia niech sobie sam radzi. I w takim układzie, znaczy oczywiście Hołownia może podgryzać ten blok centrowy bardziej, taki liberalno-centrowo-konserwatywny, gdzieś tam z tej prawej strony, tylko pytanie, czy mu się uda, czy mu wystarczy umiejętności politycznych. Moim zdaniem w takim układzie nie. I to był efekt tego głosowania. Dlatego mówię, że oni wszyscy mówią, ono nie było o praworządności, ono było o pieniądzach i wzajemnym zaufaniu. Tak, ale wiesz, dzisiaj wielkim zagrożeniem, ja uważam, dla opozycji jest to, że będą cztery listy i któraś z tych mniejszych partii nie wejdzie do parlamentu. Dlatego chcą i wtedy dostanie premię mandatową Prawo i Sprawiedliwość. Tak jak było w 2015 roku, że przy relatywnie niskim wyniku PiS dostało ogromną premię mandatową i miało oczywiście większość w Sejmie. I to jest ogromne zagrożenie. I oczywiście uważam, że i to jest wina niestety Hołowni. Bo Hołownia, gdyby potrafił się dogadać, gdyby potrafił te osobiste ambicje schować na chwilę, bo przecież i tak najwięcej w tym układzie, gdyby była wspólna lista, ustępuje Tusk i Platforma Obywatelska, bo to oni muszą oddać te miejsca. Ja wiem, tylko pytanie, teraz spójrzmy z punktu widzenia Hołowni, tak? Czy po tym, jak wchodzi w sojusz z Koalicją Obywatelską, w opozycji, do której powstał, czy w ogóle po wyborach ma jeszcze rację bytu? Ma rację bytu, bo słuchaj, dogadują się w koalicji, podpisują umowę, kto bierze jakie ministerstwo i co on z tym zrobi, to już jest jego inwencja. Nie do końca się zgodzę. Pamiętaj, co zrobił Tusk Kosiniakowi. Kosiniak odpowiadał za politykę rodzinną, która była jednym z największych sukcesów rządu Tuska. To znaczy wprowadzenie rocznych wyborów, urlopów macierzyńskich, Kosiniakowego i tak dalej. Tusk przywłaszczył sobie absolutnie wszystkie sukcesy Kosiniaka. Znaczy nikt nie pamiętał, że to były programy, które wprowadził Kosiniak. I Tusk potrafi. Znaczy naprawdę, no, słuchaj, gość potrafi zanim zaczarować wszystkich. Zanim Kosiniak-Kamysz został ministrem pracy, to ja nie wiedziałam, kim on jest. On był jakimś młodym politykiem z Krakowa, ze znanej rodziny politycznej, ale on się zbudował, cały swój wizerunek, właśnie będąc ministrem u Tuska. On był takim no, złotym dzieckiem Tuska. I ja uważam, że to nie tyle, że Tusk mu zabrał te sukcesy, co PSL zapłaciło cenę za podniesienie wieku emerytalnego, bo to było w jego resorcie Kosiniaka-Kamysza, no i siłą rzeczy na nich też spadła odpowiedzialność. I dlatego może PSL nie miało tyle, nie urosło tak bardzo na rządach z Platformą. Ale mówisz o tym, że która z tych małych partii może się znaleźć pod progiem i właśnie dlatego oni w tej chwili rozważają wciągnięcie PSL-u na wspólną listę z Platformą. Mówisz o Koalicji Obywatelskiej. Tak. No bo PSL ma dzisiaj na słabszym.
dlatego, że oni się bardzo tego boją. Znaczy, bardzo się boją, że Kosiniak dostanie 4,5%. I dzięki temu podniesie Dąb wynik. Niestety sprawi, że to zagra dla PiS-u. W Lewicy tego strachu nie ma. Oni są pewni tych swoich tam 10 punktów. Oni zresztą będą chcieli startować nie jako koalicja, tylko jako Lewica i Demokraci. Lid. Też byli pewni swego. Tak, ale nie, wiesz co, tutaj naprawdę, myślę, że tutaj dość słusznie oni nie są w jakimś bardzo dużym stresie. Ale jeśli Hołownia wystartuje sam, to ja uważam, że polaryzacja, która na pewno będzie się nasilała w kampanii, będzie powodowała, że od niego będą wyborcy odpływać. Bo wielu wyborców, którzy dzisiaj go popierają, bo myślą sobie, no ja właściwie trochę jestem zmęczony tą platformą, oni już kiedyś rządzili, no to może postawię na Hołownię. Oni uznają, że w sytuacji, kiedy jest zagrożenie rządami PiS-u, to będą chcieli głosować na największego, który ma szansę odsunąć PiS od władzy. I Hołownia na tym wszystkim per saldo moim zdaniem straci. Więc niestety on wokół Czyli siebie... Czyli popełnił błąd przy Sądzie Najwyższym. Nie przy Sądzie Najwyższym, bo ja uważam, że on... Nie, ja uważam, że on... Ja go nie chwalę za to głosowanie. Ja uważam, że błąd popełniła Platforma. Natomiast Hołownia, jeśli już się umówił jakoś tam z opozycją, no to powinien głosować razem z całą opozycją. On niepotrzebnie się tutaj wyłamał. Tylko, że moja teza jest taka, że w ogóle cała opozycja powinna być przeciwko temu, bo oni nic na tym nie zyskają. Ale zaskoczeniem jest dla mnie to, że Hołownia, tak jak on mówił na tym swoim partyjnym zjeździe, mówili nam, że nie przetrwamy, a my tutaj 3 lata przetrwaliśmy. On nie ma wokół siebie żadnych ludzi, którzy by potrafili robić politykę, którzy by mu powiedzieli właśnie to wszystko, o czym my tutaj rozmawiamy. Te wszystkie scenariusze i to zagrożenie, które istnieje dzisiaj przed jego ruchem, że będą jednak wyborcy, im bliżej wyborów, to będą odpływać do tego gracza, który ma szansę odsunąć PiS od władzy, a nie do niego. Ale ja myślę, że oni grają przede wszystkim na identyfikację własnego ugrupowania, na nie wchłonięcie przez Platformę Obywatelską. Bo to akurat rozsądnie. Bo im to grozi. I siłą rzeczy, no po prostu. Donald Tusk jest jednak sprawniejszym mówcą i liderem niż Szymon Hołownia. Ale to i nawet myślę, Grzegorz Schetyna wchłonął Nowoczesną, to nie trzeba Tuska do tego. No ja wiem, ale akurat tutaj Grzegorz Schetyna raczej z Hołownią nie przegadałby Hołowni. No Grzegorz Schetyna nie jest mówcą ewidentnie. Ale wiesz co, żadnym. Ale no dobrze, ale to zapytam, jak kiedyś dziennikarz zapytał Aleksandra Kwaśniewskiego, a dobro Polski? Nie znam takiego i Kwaśniewski posła. Powiedział, nie znam takiego polityka. Właśnie o co tak naprawdę dzisiaj gra opozycja? Czy opozycja gra o to, tylko, żeby że to się wtedy wśliznąć? Było, ja tylko wyjaśnię, to było przy okazji tworzenia rządów SLD-PSL w 1993 roku. Tak, ale czy gra po to, żeby się wśliznąć do parlamentu, żeby pan Hołownia mógł się przechadzać po korytarzach w opozycji i może Jarosław Kaczyński wreszcie zrealizuje swój plan tej koncesjonowanej opozycji, że da mu limuzynę i będzie mógł sobie jeździć po Polsce tą limuzyną i da mu ładny gabinet? Czy gra o to, żeby po prostu odsunąć szkodników od władzy, jeśli twierdzą, że PiS to są szkodnicy? Bo ja widzę tylko dzisiaj ambicje Hołowni, jego ogromne ego, rozumiem to, bo bez ego w politykę nie ma po co iść, ale chyba to ego mu trochę przysłania właśnie dobro Polski. A że dostałem opiew za Szymona, tak? Nie, przepraszam, mam taką tak trochę ekspresję. Wyszło, ja to próbowałeś. Trochę tak wyszło. Znaczy, nie, żebym chciał go tłumaczyć, natomiast no jednak spójrzmy realnie. SLD też się nie dogada, wiadomo, z Koalicją Obywatelską, nie. Bo razem odejdzie z SLD, a jak razem odejdzie, to będziemy mieli powtórkę z 2015. Nie, słuchajcie, wczoraj też było spotkanie zarządu Lewicy. Oni wybrali kandydata, ponieważ jeszcze nie mamy ogłoszonego terminu wyborów, wbrew pozorom i to, że kampania trwa, to nie powinno odbywać. Oni wybrali kandydata na szefa sztabu, bo nie mogą jeszcze wybrać szefa sztabu. I tym kandydatem na szefa sztabu jest Włodzimierz Czarzasty. Ale Włodzimierz Czarzasty powiedział, my wiemy dokładnie, mamy rozpiskę, co będziemy robić w lutym, w marcu, w kwietniu, maju, lipcu i tak dalej. Co to oznacza? Że Lewica idzie sama. Bo nie miałby żadnej rozpiski, gdyby brał w ogóle pod uwagę,
że będzie z Tuskiem gdzieś startował. Co? Nic go to nie kosztuje powiedzieć, że ma rozpiskę. Oczywiście, że go nic nie kosztuje. No ja nic, pamiętam, w ogóle, polityka pamiętam, nic nie kosztuje coś powiedzieć pamiętam, w ogóle. Pamiętam 2001 Leszek Miller, który powiedział, że idą po władzę i mają szuflady pełne ustaw. Beaty, pełne ustaw, szuflady pełne ustaw. I tam nic się okazało, że szuflady są puste, nie ma nic i nie ma żadnego pomysłu, tak? A Szydło miała niebieską teczkę, gdzie też były ustawy na pierwsze 100 dni. Nic się nie znalazło. Sekielski, a to nie twój kolega przypadkiem? Szymon Hołownia? Tak, to mój kolega z TVN-u. No ale co z tego? No ale właściwie co z tego? Znaczy... Ale ja też znam Szymona Hołownię, nawet jesteśmy po imieniu, jeszcze z czasów dziennikarskich, kiedy ja on był... Mam udawać, że go nie znałem, znaczy nie wiem. Znaczy... Ja nie znam. Znaczy, jakby co, to ja nie znam. Ale to jest ale w ogóle bardzo sympatyczny i kulturalny ale człowiek. Na pewno tak. Natomiast jest pytanie też, czy on jest mózgiem, czy też mózg jest gdzieś ukryty? No ale gdzie właśnie? To jest pytanie. Ja nie wiem, no ale nie ma tam teorii o tym, że to Tusk powołał Szymona Hołownię. Nie, ale pamiętacie, tam... pamiętacie, jak Roman Giertych tam się kręcił? Ale się wszędzie kręcił, no. Nie, ja nie twierdzę, że Roman Giertych stoi za Hołownią, ale zobacz, takie ugrupowanie byłoby miłe sercu Giertycha, o, tak, bardziej niż bardzo. Koalicja Obywatelska, bardzo. Bo tutaj jednak Hołownia, katolik, który... Tak. Nie ma zdania na żaden temat. A nie, ale pokazuje przywiązanie przeciwko do kościoła. Przeciwko liberalizacji aborcji. Tak, tak. Myślę, że... Nie, no mógłby się znaleźć pan mecenas tam, no tak, no znalazł się w PiS-ie, znalazł się w Platformie, to mógłby się znaleźć i u Hołowni. Dobrze, słuchajcie. Słuchamy. O czym będą te wybory ze strony opozycji? Ja teraz powiedzmy, że już odłóżmy na bok, czy będzie jedna lista, wiemy, że nie będzie, czy będą dwie, może będą dwie, a może będą trzy, a może będą cztery. Czy według was opozycja w ogóle ma pomysł, żeby nadać ton tej kampanii, w sensie nadać temat jej? Bo myślę, że to jest kluczowe. Moim zdaniem, znaczy my wszyscy oczekujemy, że będzie coś na miarę 500+, to znaczy coś takiego, co w 2015 roku ewidentnie dało Prawu i Sprawiedliwości zwycięstwo. My, oczywiście tam się złożyło bardzo wiele elementów na zwycięstwo PiS-u w 2015 roku, ale to 500+ było taką rzeczą, która była krótka, zrozumiała dla wyborców, konkretna i trafiła w sedno. I wszyscy trochę oczekują, że opozycja będzie miała taki sam pomysł na coś. Ja tego pomysłu w tej chwili nie widzę. Podobno, no ale to tak z gadania na korytarzu sejmowym wynika, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo się zaniepokoiło przy tym czterodniowym tygodniu pracy. Kiedy Tusk zaczął mówić o tym, że czterodniowy tydzień pracy mógłby zostać rozważony, Prawo i Sprawiedliwość podobno zrobiło badania, przebadało elektorat, głównie Platformy właśnie, ten taki liberalny, i się okazało, że ten czterodniowy tydzień pracy może być dokładnie tym, czego oczekuje elektorat. Wszyscy chcielibyśmy mniej pracować, trzydniowy weekend w ogóle moim zdaniem jest super pomysłem. I że to może zażreć. Ale Tusk jakoś zarzucił kompletnie ten pomysł. Gdzieś tam to rzucił ze 3 miesiące temu, około września było, no z tego rzucał, co pamiętam. Wtedy też rzucił różne, o aborcji. Tak, takie lewicowe pomysły wtedy rzucał. I nagle przestał o tym mówić, a to mogłoby gdzieś tam zażreć. Ja uważam, że energetyka jest tym, o czym absolutnie powinna opozycja mówić. Bo Prawo i Sprawiedliwość załatwiło problem węgla na tę zimę. Ale co będzie w następną? Znaczy, te elektrownie jądrowe Sasina nie powstaną do 2040 roku. To nie jest tak, że my mamy załatwiony problem energii w Polsce. O tym trzeba mówić. I to jest coś, o czym mówiła Renata przed chwilą, że trzeba powiedzieć ludziom o konkretach i trzeba się zwrócić do ludzi młodych. Ludzie młodzi energetykę rozumieją doskonale, bo to się łączy z kryzysem klimatycznym, to się łączy z odnawialnymi źródłami energii. I to moim zdaniem powinno gdzieś tam być korem kampanii. Ja z rozmów z pisowcami wiem natomiast, że oni chcą się koncentrować na euro. Znaczy, że wprowadzenie euro, PiS. Tak, wprowadzenie euro w Polsce, to czego chciał Tusk, to czego chciała Platforma, no to będzie masakra i że oni wszystkich nas tutaj w biedzie utopią, tak? Tylko, że tak, Tusk i Platforma ostatnio tak... Rządzili 8 lat temu, no, ja wiem. Tak, i teraz właściwie się o tym euro nie wypowiadają w ogóle. Szymon Hołownia raz tam gdzieś wspomniał o euro, ale w tych 10 ich zobowiązaniach nie ma. Ale dla niego, na przykład dla niego, moim zdaniem, to byłoby bardzo ciekawe, gdyby on jednoznacznie się opowiedział po stronie euro. Tusk nie może pójść tak zdecydowanie,
I moim zdaniem to byłoby coś, co mogłoby go wynieść, a jeśli rzeczywiście, tak jak ty mówisz, PiS chciałoby wokół tego tak. zrobić kampanię, to by nadmuchało Hołownię. Ja nie widzę też dzisiaj takiego tematu, który by opozycja już miała i który by grzała. Uważam, że oni na pewno nie pójdą w euro, bo oni się boją tego tematu. Poza tym euro dzisiaj nie jest w ogóle tematem dla Polski. Tusk już raz podawał datę wprowadzenia. 2011. Tak, 2011, nic z tego nie wyszło. I myślę, że tego po raz drugi nie zaryzykuje. Poza tym oni się tego boją, bo z nieoficjalnych rozmów wiemy, że właśnie Platforma się boi, że PiS ogłosi taki pomysł, żeby przeprowadzić referendum w sprawie przyjęcia euro i wszystkie partie będą się musiały do tego odnosić. Powiem taką referendum przy okazji wyborów w sprawie euro. Smaczne. Ale, sprawa pozamiatana. Ale opozycja miałaby bardzo łatwo jak uciąć to. Powiedziałaby po prostu, że euro dzisiaj nie jest tematem, nie róbmy referendum, zapisaliśmy to i tak się do tego zobowiązaliśmy w traktacie, nie ustalamy daty, wprowadzimy wtedy, kiedy będzie najkorzystniejsze dla Polski. Ale my przede wszystkim nie spełniamy żadnych warunków wejścia do euro. Tak, ale ja nie widzę tutaj takiego potencjału. Na pewno te wybory będą kręciły się wokół emocji. To jest na bank, że nie programy. I zgadzam się z Donaldem Tuskiem, jak on mówi, że ludzie nie czytają programów wyborczych. Ale trzeba go mieć, żeby mieli czego nie czytać. Trzeba mieć, ale Platforma ma książkę na każde wybory. Ja akurat przeglądam te książki, nie żebym je jakoś na jeden miała nawet 17 książek, tak, na samorządówkę żebym jakoś, miała na każde wnikliwie to czytała, ale po prostu przeglądam te opasłe tomiska. Trzeba mieć 5 haseł, które odpowiadają na potrzeby wyborców. Ja uważam, że weszło na rynek wyborczy tyle młodych roczników, że Platforma tutaj powinna szukać swojego elektoratu. Oni muszą ludziom dać jakąś obietnicę, w którą oni uwierzą, że będą mieli dostępne mieszkanie, w miarę tanie mieszkanie, że będzie stać ludzi na kredyt mieszkaniowy i że będą mieli pracę. Dlatego ale to musi hasło być... czterodniowego tygodnia pracy jest całkiem sensowne, dlatego że wszedł na rynek pracy, weszło pokolenie Z. Tak? I to są ludzie, którzy mają bardzo dobrze przemyślany life-work balance. Tak. Oni nie chcą już pracować od rana do nocy. Absolutnie kultura zapierdolu to nie jest to, co oni chcą od życia. Oni chcą mieć fajną pracę, w której się realizują i fajne życie, w którym się spełniają. I jeśli mogą pracować 4 dni, idealnie. A jednocześnie Tusk musi przedstawić jakiś plan posprzątania po PiS-ie. Po prostu zrobienia, przywrócenia status quo ante, to się tak ładnie nazywa. Trzeba zrobić coś, żeby po prostu odwrócić te wszystkie zmiany, które są niekorzystne, widzimy, które generują problemy w relacjach z Unią Europejską. Pakt dla zmian opozycji, która nawet niech nie idzie wspólnie, ale niech podpiszą trzypunktowy... O to ich pytałam w piątek. Otóż ku mojemu absolutnemu zaskoczeniu państwo mają powołane zespoły, tak. w których są przedstawiciele wszystkich 4 partii opozycyjnych, łącznie z Szymonem Hołownią. Nikt tam go nie wyrzuca z tych zespołów, chociaż one się nie od zeszłego piątku rzadko spotykają, bo taka jest atmosfera ciężka trochę. Ale te zespoły są i oni opracowują punkty, w których się zgadzają. Znaczy, tu mnie naprawdę zaskoczyli, że robią jakąś pracę, która być może będzie miała efekt w miarę sensowny. Jeśli znaczy, że tak długo pracują, oznacza to, że to będzie więcej niż 3 punkty. Czyli znowu nikt nic nie zapamięta. Nie, ale posłuchajcie, Ja ich pytałam, czy będzie 5, powiedzieli, że więcej. Ja się kiedyś pytałam. Wiesz co, to musi być coś, co wszyscy zapamiętają. A jak oni zrobią wliczankę 20-30 punktów, w których się zgadzają, nie, ale słuchajcie, ja na przykład postuluję powołanie takiej komisji. Oni 1000 razy mówili o tej komisji. Komisja Prawdy i Sprawiedliwości. Musi być jakaś komisja i Lewica nad tym pracuje. Krzysztof Śmiszek o tym opowiadał kiedyś na jakiejś konferencji, że oni chcą zrobić listę spraw, za które trzeba rozliczyć Prawo i Sprawiedliwość. A potem będą rozliczać tak jak poprzednio rozliczali. 8 lat i 5 nie przylazło. Bo były też komisje śledcze bez sensu. Ja uważam, że powinna powstać komisja. Oni już dzisiaj powinni, czy przed wyborami, powiedzmy w okolicach maja, czerwca, powinni wskazać osobę, która stanie na czele takiej komisji i ta osoba powinna przedstawić, za co ona będzie chciała rozliczać ten PiS. Co jest do rozliczenia, jakie afery są do rozliczenia, gdzie jest popełnione jakie przestępstwo. To powinno być już przygotowane. I taka osoba, wreszcie by była jakaś twarz, którą oni mogliby promować, że to jest ten ich kandydat. A ty wiesz, co Telewizja Polska by zrobiła z tą twarzą?
Słuchaj, ale właśnie to jest, nie mogą się bać ciągle Telewizji Polskiej. Telewizja Polska masakruje polityków Platformy Obywatelskiej, Lewicy, Hołowni. Jest taki pomysł na opozycji. Chcę dokończyć. Masakruje ich codziennie w telewizji. Nie ma co się oglądać na telewizję publiczną. Ona nie będzie ich chwaliła nigdy. Tylko wiesz co, to nie jest kwestia chwalenia. To nie jest kwestia tego, że ktoś powie brzydko o 19.30 o jednej czy drugiej osobie. Tylko to jest kwestia tego, że natychmiast uruchamia się służby specjalne, natychmiast uruchamia się cały aparat państwa przeciwko tej jednej osobie. Znaczy, przykład Krzysztofa Brejzy pokazuje, jak można zajechać faceta, który przecież wycofał się z tej z bycia politykiem pierwszego rzędu właśnie dlatego, że jego rodzina po prostu miała dość. Nie, przepraszam, tam była inna rozgrywka. Po prostu Grzegorz Schetyna go wypchnął do Senatu, bo do parlamentu chciał wprowadzić swojego człowieka. Ja to doskonale pamiętam, dlatego że sama byłam w szoku, że człowiek z pierwszego planu, który tak naprawdę był twarzą Platformy, nagle jest wypychany do Senatu. On dostał właśnie, po prostu, to nie była jego inicjatywa. To po prostu został wypchnięty i dał się wypchnąć niestety. Ale dał się wypchnąć dlatego, że już była masa krytyczna naprawdę w jego życiu prywatnym. W opozycji w tej chwili jest taki pomysł, że jakoś niebawem oni chcą razem wystąpić i obiecać publicznie swoim wyborcom, że będzie Trybunał Stanu. Znaczy, że tym razem już nie zadziała żaden układ pod tytułem nie stawiamy się przed Trybunałem Stanu. Znaczy pięciu posłów nie przychodzi na głosowanie. Pięciu posłów, w tym premier, nie przychodzi na głosowanie, tylko jeśli będą wnioski o Trybunał Stanu, to będziemy ich stawiać przed Trybunałem Stanu. I taki pomysł w tej opozycji powstał i oni chcą to jakoś, ale no ja nie mówię, że to będzie w ciągu tygodnia, dwóch czy ten, ale chcą jakoś ten pomysł zawrzeć. Ale patrzcie, jakby taka komisja, jakby oni już mieli dzisiaj kandydata na szefa tej komisji, jest przecież ten w Lewicy prawnik Krzysztof Śmiszek, który opowiadał o tym, że oni zbierają takie przypadki. Gdyby wzięli ileś osób, które w tej komisji mogłoby zasiąść, to już ogniskowałoby jakoś uwagę opinii publicznej. To PiS by się musiało odnosić do tego. Byliby pytani przez dziennikarzy, a tu jest taka afera, chcą was rozliczać, jak wy na to reagujecie. I wreszcie ta opozycja by narzuciła jakiś temat debaty publicznej. A proszę o pytania w sprawie konferencji. Ja nie będę z panią o tym rozmawiać. Ja rozumiem, że opozycyjne media by chciały o tym rozmawiać, ale są ważniejsze sprawy dla Polski. Urszula napisała, powtarzam, Polaków przekona tylko kasa. To komentarz naszej Wicki. Waldi, pytanie do pań studio. Czy rozliczenie rządów PiS powinno być głównym tematem kampanii opozycji? Jednym z. Nie głównym, ale jednym z tematów. Ale zgadzam się z panią, nie pamiętam imienia, Urszulą, że na pewno tematem kampanii będzie drożyzna. To po prostu ale ja myślę, na 100%. Że pani Urszula miała na myśli to, że trzeba 1000 plus obiecać. Nie możemy tego pani Urszulo niestety znieść. No, ale już nie ma czego, nie ma kasu na to. Pojawiają się komentarze, że dzisiaj jestem mało aktywny i prawie się nie odzywam. No spróbujcie się przebić. Ale po co? No, po co? Macie dwie wybitne dziennikarki polityczne, które wiedzą, o czym mówią, mają informacje z pierwszej ręki. To po co ja mam tutaj w ogóle się odzywać? Dobra, pytanie Waldiego poszło. Co z pomysłem, Halinka pyta, a co z pomysłem wyrzucenia emerytów z Sejmu? Mam nadzieję, że się uda. Nie, ja przepraszam, ja tutaj stawiam opór. Tak jak nie możemy zabraniać ludziom być w polityce, bo mają lat 18 czy 25, nie możemy ich zabraniać, bo osiągnęli wiek emerytalny. Znaczy, wyborcy to rozliczają przy urnie. Każdy wie, ile jego kandydat ma lat i może głosować na osobę młodszą na liście, może głosować na osobę starszą. Jestem absolutną przeciwniczką zabraniania komukolwiek kandydowania ze względu na wiek. Ja się zgadzam. Podpisuję się w 100% pod postulatem. No bo zaraz od tego dojdziemy do tego, że kobiety nie powinny kandydować, tak? No bo skoro mają emeryci nie kandydować, to może nie powinny kobiety, a może nie powinni prawnicy, a może nie powinny osoby łysi na przykład. Albo w okularach ludzie. Więc... Tak, oczywiście. Demokracja polega na tym, że różne grupy mają swoich przedstawicieli. Emeryci mogą mieć emerytów po prostu, bo ja tutaj... Ja rozumiem, że to jest zarzut, że polska polityka jest dość wiekowa po prostu, że polscy... Że,
zawsze w Sejmie mamy... Wiesz co, ostatnio kilka dokumentów o Stanach Zjednoczonych. Właśnie, ale na tle tam świata są dopiero dziadersy. Wiekowa, i to nie tylko chodzi o prezydentów, którzy są po prostu dziadami starymi, ale jeszcze jak przejrzysz kongres może mniej, ale Senat tam też raczej... Ale 50-letni człowiek w polityce to jest młody człowiek. Również... Ja akurat, to miłe jest. Nie, ale wiecie, bo ja mam dużo mniej, boję się ludzi w polityce, którzy mają 60 lat, niż osób, które mają 18. Serio? I zostają... Serio? Tak. Naprawdę? Tak. Jak patrzysz na to, znaczy wiesz co, wydaje mi się, że w polskiej polityce, jeśli ktoś na rozrabiał, to dziadersy, a nie 18-latkowie. Nie, ale wiesz co, bo ja uważam, że... Znaczy, nie wypominając, Jarosław Kaczyński ma 70 ile? 3 lata chyba. 3, tak. Słuchajcie, ale jak człowiek idzie do polityki, to dla mnie takim ideałem jest to, że ktoś już ma swój dorobek zawodowy. Że na czymś się zna po prostu. A nie, że jest teczkowym, w wieku 18 lat zostaje teczkowym i w wieku 23 lat bez żadnego doświadczenia zawodowego kończy studia i wciska go tam jego patron na listę i wchodzi do parlamentu. No, tak, a to jest ideał, który trudno osiągnąć nie tylko w Polsce, ale generalnie na świecie, bo polityka stała się zawodem i politycy od najmłodszych, że tak powiem, szkolnych lat ćwiczą bycie politykami. Tak, ale wiesz, ale to ja prowadzi uważam, do takiego czasem cwaniactwa. Że dojrzałość osiągają około 40 dopiero, taką polityczną. Zaczynają się dopiero orientować, o co tu się w ogóle rozgrywa, tak? I co tu się dzieje w ogóle? Jak tutaj w tej polityce chodzić, działać i tak dalej? Tusk miał ile? 44 lata, jak się pożegnał z Unią Wolności i poszedł na swoje i zaczął wyrzynać swoich partnerów i robić swoją własną karierę polityczną. To naprawdę, to trzeba w tej polityce ponosić teczkę trochę, odpękać swoje, mieć swój jakiś tam dorobek, zaczynać być może w samorządzie, w takich miejscach, żeby osiągnąć coś... Żeby też się nauczyć tego rzemiosła, ale też ja uważam, że ktoś powinien, zanim pójdzie do polityki, to powinien mieć jakiś swój dorobek zawodowy, żeby też mieć gdzie wrócić, że to nie jest tak, że... Trudno jest na mieszkanie dostać. Ale że to nie jest tak, że ta polityka, później oni się trzymają tego pazurami, bo właściwie poza polityką nic nie mają. Szy pyta, pytanie do pani studio, czy uda się zapewnić bezpieczeństwo procedury wyborczej? Nie mam takiego przekonania. Niestety, Prawo i Sprawiedliwość robi wszystko. Już ostatnie wybory to nie były równe wybory. Po pierwsze, co pokazał TVN24, połowę pieniędzy, które Prawo i Sprawiedliwość wydało na kampanię w eurowyborach, pochodziło od dyrektorów, prezesów, spółek, spółeczek państwowych. Po drugie była TVP, która robiła jednostronną kampanię na rzecz PiS-u i to wszystko powodowało, że te wybory nie były równe, że opozycja miała mniejsze szanse niż partia rządząca. A teraz jeszcze to wszystko się nasila, dlatego że ta nowelizacja kodeksu wyborczego idzie w tym kierunku, żeby wyborcom z małych miejscowości, czyli głównie wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, ułatwić głosowanie, a wyborcom za granicą, czyli wyborcom opozycji, utrudnić to głosowanie. I oni wprowadzą jeszcze ileś takich rzeczy po drodze, które zmniejszą szansę opozycji, a zwiększą szansę PiS-u. Ale ja znów to pytanie jest prosto, to czy wybory będą sfałszowane tak naprawdę? Czy to jest procedura wyborcza, samoliczenie głosów jest bezpieczne? No, nie mam takiego wrażenia. Tak po prostu. Jak powstanie Korpus Bezpieczeństwa Wyborów? Tak, i wszyscy będą ochrony, razem. Korpus Ochrony Wyborów. Bąkiewicz et consortes. Tak. I dwa nawet, bo opozycja też mówi o swoim tam ochronieniu wyborów, więc wszyscy będą chronić wybory, ale te zmiany, o których w kodeksie wyborczym, które proponuje PiS, polegają również na tym, że wszyscy razem mają liczyć głosy. Co sprawi, że po pierwsze będzie dłużej, a po drugie wyobraźmy sobie człowieka, który od rana siedzi w komisji, a potem liczy te głosy przez następne 20 godzin, tak? No bo skoro wszyscy razem nie mogą się podzielić na grupy w komisji i każdy swoją kubkę liczy, tylko wszyscy razem mają obejrzeć każdą kartkę, to będzie trwało. To znaczy dopuszczam, że ze zwykłego ludzkiego zmęczenia, niechęci do tego, że to już tyle godzin trwa, mogą się pojawić błędy. No, myślę, że te wybory i sama procedura wyborcza będzie pod specjalnym nadzorem OBWE, co jest strasznie dla nas. No ale niestety przykre. Wybory pod rządami PiS-u to już będą kolejne wybory pod nadzorem OBWE, bo przypomnę, że poprzednie też były. I niestety, no po prostu
zaczynają poważne instytucje mieć zastrzeżenia do naszego procesu wyborczego. Nie tyle do fałszowania głosów, bo ja uważam, że to samo fałszowanie to trudno jest po prostu sfałszować głos, kiedy do urny wchodzi, do kabiny wchodzi jedna osoba, ale z drugiej strony no, to, co się działo w domach opieki społecznej, gdzie 100% było głosowanie na prezydenta Dudę, no to coś tutaj jednak było nie tak. A przepraszam, a jak PiS będzie dowoził tych starszych ludzi, to na kogo oni zagłosują? Myślicie, że na Hołownię? Znam paru starszych ludzi, którzy już się szykują na to, że chcą być dowiezieni, a nie są wyborcami PiS-u. Anna pyta, czy już się trzeba szykować na Budapeszt i braki na półkach? Pytanie to jest. Ale braki na półkach... No bo w Budapeszcie tam jest drożyzna i braki na półkach. Nie sądzę. Znaczy jakoś mam wrażenie, że nie, że jeszcze nie. Braków na półkach na razie nie ma, ale drożyzna jest bez precedensu. Najwyższa od 20 lat. No, ludzie narzekają, pisaliśmy o tym w Newsweeku, że po prostu wraca bieda. Emerytów nie stać na to, żeby przeżyć od pierwszego do pierwszego. Chyba tylko stać emerytów pisowskich, którzy jak Janina Goss dorabiają sobie w Orlenie, tudzież w innych spółkach i spółeczkach. Boże, 130 tysięcy, a ty się czepiasz. No. Ale wiecie, że ja myślę, że ona naprawdę poszła do tego Orlenu, bo Jarosław Kaczyński się przestraszył, że będzie musiał Sikorskiemu te kilkaset tysięcy zapłacić i że zlicytują mu dom. Nie, ja myślę, że jednak poszła tam patrzeć Obajtkowi na ręce. Tak, tak. Przyszło mi to do głowy, opozycja o tym mówiła. Ale i tak sobie pomyślałam. Myślisz, że taka pani jest w stanie patrzeć, tak? Znaczy, tak. Wiesz, jednak, Janina Goss, to jest jednak, jakby sam Jarosław Kaczyński się gadał. Nie, ja to rozumiem, tylko to jest naprawdę gigantyczna firma. Jeśli nawet ona będzie siedziała na kolanach prezesa Obajtka, to nie będzie wiedziała, co tam się dzieje w ogóle. Nie, no oczywiście, tylko myślę, że Jarosław Kaczyński zna się trochę na ludziach i poza tym, że jest ewidentnie... Ewidentnie jest przez lata zauroczony Danielem Obajtkiem i tym, że tak Daniel Obajtek wszystko może, to ostatnio dotarły do niego rzeczy, które go zaniepokoiły. I mam wrażenie, że on postanowił jednak zobaczyć, czy żeby tam pani Janina pochodziła, posłuchała, popatrzyła, co tam się dzieje. Ale chciałam powiedzieć o takiej rzeczy, która może gdzieś tam niektórym umknęła. W tych największych spółkach Skarbu Państwa, w tym w Orlenie, odkąd PiS tam objęło władzę, powstały takie wydziały bezpieczeństwa i kontrolingu. I w tych wydziałach zostali zatrudnieni ludzie z CBA. Byli funkcjonariusze CBA z zaciągu pisowskiego. To są zaufani ludzie Mariusza Kamińskiego. I wydaje mi się, że prezes doskonale wie, co tam, dzięki właśnie tym funkcjonariuszom, co tam się dzieje, co Obajtek robi i co się dzieje w innych spółkach, bo taki wydział też jest w KGHM-ie, kiedyś o tym pisałam, no i myślę, że może Janina Goss ma być takim dodatkowym. To też w zeszłym tygodniu usłyszałam od jednego z polityków, że właśnie ludzie Kamińskiego zaczęli odchodzić z Orlenu i że to nie jest przypadek. To ciekawe. Bo Mariusz Kamiński parę razy chodził do prezesa i mówił, że jest tam kłopot. I za każdym razem to zostało sformułowane tak, a dostawał negata. Negata. Czyli rozumiem, że... Tak. Dziękuję, herbata za drzwiami. Tak. A teraz być może coś się zmieniło. Marcin pyta was, drogie panie, czy wybory mogą się nie odbyć w tym roku? Uważam, że nie. Uważam, że wybory się odbędą. Że na razie nie ma żadnych sygnałów, które by mnie pozwalały sądzić, że wybory się nie odbędą. Zgadzam się z Dominiką. Nie ma takiego zagrożenia. Jedynym takim powodem, który mógłby wywołać przełożenie terminu wyborów, to byłaby wojna, ale nie zanosi się na to, żeby wojna się rozszerzyła. W Ukrainie wojna oczywiście. Oby, żeby nic się tam nie wydarzyło. No dobrze, słuchajcie, to godzinka nam minęła. Już minęła godzina? W ogóle jesteście rewelacyjne. Będę was zapraszał razem wcześniej, żeby... Zobaczymy, czy jutro na kolegium, jak się pokłócimy, też nam powie, że jesteśmy rewelacyjne. Ale nie możemy co tydzień drukować w naszym tygodniku waszej polemiki. No to chociaż właściwie było kilka takich gazet w Stanach, gdzie właśnie czytelnicy... Takie gorące dyskusje były? Nie. Zobaczymy.
No dobra, jak się pokłócicie, to będzie znowu coś. Bardzo wam dziękuję. Bardzo ciekawie, mam nadzieję, także dla was, widzowie, Sekielski Sunday Night Live. Panie mówiły. My też mamy nadzieję, że nie zanudziły się. Nie, jak patrzę na komentarze, wiesz, bo ja cały czas tu zerkam, nie wszystko czytam. Tych, którzy pytają o film o skokach, bardzo was proszę, w każdym prawie programie SSNL o tym mówię, składałem już duże oświadczenie, wyjaśnialiśmy to w postach. Naprawdę nie będę w każdym programie mówił o filmie o skokach. Powiem o nim w momencie, w którym będę wiedział, kiedy będzie premiera. A że będzie, to jest jasne. Natomiast jeszcze dajcie chwilę, aby został zmontowany do końca ten film. No jeszcze okładka. Dziękuję, Krzysztof, że tam wyjrzałeś i mi przypomniałeś. Taka piękna okładka Newsweeka na ten tydzień. Służby ochrony prezesa. Jak Prawo i Sprawiedliwość bawi się naszym bezpieczeństwem? Nas wszystkich. Jak służby w państwie PiS nie działają? Jest o hiszpańskich nurkach, którzy odtańczyli tango przed policją i zniknęli, rozpłynęli się. Poczytajcie więcej szczegółów w Newsweeku i tak jak mówiłem, polemika Dominiki Długosz i Renaty Grochal na temat opozycji niezwykle ciekawa, tak jak ta dzisiejsza dyskusja. Bardzo dziękuję, Dominiko, bardzo dziękuję Renato. Dziękuję również. Tomasz Sekielski, jeśli nic się nie wydarzy, to do zobaczenia za tydzień. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl/Sekielski. Zostań naszym patronem.